Witam bardzo serdecznie w moim kuchennym laboratorium. Ja mam na imię Danuta i zapraszam serdecznie na obejrzenie filmiku, którym zrobimy sobie taki fajny balsam regeneracyjny do ust. Zapraszam na film. Na pewno przyda nam się taki kosmetyk jak balsam do ust, zwłaszcza w właściwościach takich pielęgnacyjno-regeneracyjnych. Produktem będzie masło shea, olej migdałowy użyjemy jeszcze, no i wosk pszczeli. I jeszcze kolejny składnik to będzie olej kokosowy, nierafinowany. Będzie nam potrzebna jakaś miseczka, którą włożymy sobie do kąpieli wodnej, więc ja tu sobie taki tygielek przygotowałam. Chyba wspomniałam o wosku pszczelim. No właśnie, to jest nieodzowne, żebyśmy mieli fajną konsystencję. Najpierw sobie wkładamy nasze twarde tłuszcze, czyli mamy masełko shea. Te proporcje, które teraz podam, to będą na takie dwa pojemniczki po 15 ml, można powiedzieć. Łyżeczka masła shea, łyżeczka oleju kokosowego. Teraz dodajemy oleju migdałowego 10 ml. Można użyć oczywiście innego oleju, na przykład z pestek winogron, żożoba, z pestek moreli, ryżowy. Ja po prostu bardzo lubię olej migdałowy. Bardzo fajnie mi się sprawdza we wszystkich kosmetykach. Prawie go używam, które robię. Jest idealny dla naszej skóry. No i teraz jeszcze potrzebujemy sobie wosku pszczelego dodać. Proporcjonalnie to też tak około jednej łyżki. Łyżeczki tutaj w naszym przypadku. No i teraz trzeba sobie je podgrzać. Nasze tłuszcze musimy podgrzać, bo inaczej nam się nie rozpuszczą. Tak więc ja tutaj mam już przygotowane do kąpieli wodnej taką o patelenkę. Tylko sobie coś podłożę, żeby mi naczynie bezpośrednio nie było na, nie leżało na gorącym. A zaraz za chwilkę pokażę. No i mamy elegancko rozpuszczone nasze wszystkie oleje. Teraz zostawimy do przystygnięcia. Kolejnym składnikiem będzie buraczek, który nam doda oprócz takich cennych składników jak witaminki, doda nam fajnego barwniku do balsamu. Tak więc będziemy potrzebowali nam z dwa plasterki buraczka. I teraz dodam do naszego, do naszych olei, które się tutaj fajnie rozpuściły. I teraz tej kąpieli wodnej tak pozostawimy tak gdzieś na pół godzinki na wolnym tak ogieńku, żeby nam się to po prostu z tego buraczka wyciągnął ten cudowny barwnik. A oto efekt końcowy naszego balsamu do ust o cudownym różowym kolorku. Czyż nie cudowny? W tym filmiku to już wszystko. Jeżeli się przepis podobał, to oczywiście zapraszam do skomentowania albo pozostawienia łapki w górę. Można też zasubskrybować kanał, aby być na bieżąco z kolejnymi przepisami. Za wszystko bardzo serdecznie dziękuję i zapraszam do oglądania kolejnych filmików. Pozdrawiam serdecznie. Pa, pa!